Ema Marok przed KSW-29. Dzisiaj jesteśmy w nietypowym towarzystwie doborowym, bo pierwszy raz w historii z nami trener Andrzej Kościelski. Witam serdecznie. Witam wszystkich. I Łukasz Raju Rajewski. Czołem. Cześć. Będziemy dzisiaj typować, teraz głównym naszym tematem będzie typowanie jutrzejszej gali KSW-29. Myślę, że polecimy po prostu od dołu po kolei po walkach. Rozumiem, że stara zasada trenera, że o swoich nie rozmawiamy, jest aktualny. No może właśnie ustalmy od razu, że swoich zawodników nie będziemy typować. Wszystkich pozostałych jak najbardziej, a swoich nie bardzo. Dobrze, no to jedziemy od pierwszej undercardowej walki, czyli Robert Radomski kontra Mateusz Piskosz. Może najpierw Raju powiedz, co sądzisz? Myślę, że Mateusz, bo ostatnio trenowałem z nim na obozie w Wałczu i zrobił duży postęp i zdecydowanie myślę, że rozwiąże się to w stójce, nawet przed czasem. Zdaniem trenera? Moim zdaniem tak. Dokładnie nie wiem, jak walczy Radomski, bo nie oglądam jego walk, to trudno mi się na jego temat coś wypowiedzieć. Ale jeżeli chodzi o Mateusza Piskosza, to jest po pierwsze, współpracowaliśmy z Mateuszem, był u nas kilka razy w Poznaniu. Wiem mniej więcej, jak on walczy. Ale ostatnio miałem też okazję go oglądać na obozie w Wałczu. Tak jak Łukasz wcześniej mówił, to sparował z Łukaszem, sparował też cały czas z Borysem Mańkowskim. No i co ma dobre jego strony są takie, że dość dobrą ma stójkę, bardzo wytlęczy kondycję i trudno go obalić. I co jeszcze? No chyba to wszystko mi się wydaje. Czyli raczej Piskosz. To raczej Piskosz. Myślę, że na pewno... No, ja bym miał postawić pieniążki na pana Piskosza, nie? Dobrze, jedziemy dalej. Proszę, Żmija, odsuń się stąd. Jedziemy dalej, Tomka Kondraciuk. Pozdrowienia dla Kowalika ze strasznej Żmiji. Pozdrowiłem cię. Omijamy walkę oczywiście Tomka Kondraciuka z Karolem Celińskim. Przechodzimy dalej. Artur Sowiński kontra Waso Bakocewicz. Może teraz trener zacznie? No myślę, że chyba Kornik, nie? Jednak ma większe umiejętności. Myślę, że ten Bakocewicz, on... jest zawodnikiem, który dużo krzyczy, a mało robi i myślę, że umiejętności Kornika są dużo lepsze i bym postawił na Kornika zdecydowanie. Raju? Nie wiem jak parter Wasko, ale ja bym stawiał na niego. Jest agresywniejszy, szybszy, według mnie silniejszy. No i teraz kwestia tego, który zrobił lepiej wagę, bo obydwoje oglądali na dość zajechanych, ale stawiam na Wasko. Dobra, jedziemy dalej. Ja sobie pozwolę nie komentować tego, tylko zostawię wam pełne pole do popisu w typowaniach. Gamer Sasza oczywiście też pomijamy, czyli teraz Piotrek Strus i Jay Silva. Znowu zaczynasz ty, Raju. Znaczy tak, chciałbym, żeby wygrał Piotrek. I to wszystko. Tak. A trener? Ja powiem tak, pracowaliśmy ostatnio z Piotkiem. Poprawa u Piotka znaczna właśnie zapasów, wydolności, kondycji. No i no, tak wygląda, że 50-50, ale za tego Fakina, którego wsadził dzisiaj mu na ważeniu, to mam nadzieję, że Piotr go strasznie zbije, nie? Też mam takie nadzieje, myślę, że wiele, znaczy może nie, że mam taką nadzieję, ale myślę, że należy... Wypadałoby, żeby mu klapsy sprawić z tego tytułu, tak się nie robi, nie? To są sportowcy, jakieś tam zachowania można robić, jeśli tam tak jak Bakocewicz się szarpał z Kornikiem, to można zrozumieć, ale ten jest odwrócony, a temu wbija Fakinę, no to bardzo nieładnie z jego strony, nie? I mam nadzieję, że będą klapsy duże, nie? Dobrze, przechodzimy dalej. Tomek Narkun kontra Goran Rejlić. Znowu trener zaczyna? No Tomek zdecydowanie, nie? Tomek, też pracowałem z Tomkiem, też Tomek u nas bywał w Poznaniu. Dobry zawodnik, dobry, wiadomo, parter genialny, zapasy całkiem przyzwoite. Dobra stójka i myślę, że to pozwoli Tomkowi wygrać walkę. Raju? Też myślę, że Tomek, ale sporo się namęczy, bo Goran ma mocny parter, chyba czarny pas. Narku też ma mocny parter, ale Goran ma też mocną stójkę z tego, co widziałem w ostatnich walkach. A nie wiem, jak Tomka stójka. Więc jeśli będzie w parterze, myślę, że Narku, ale jeśli będzie w stójce, będzie musiał się sporo namęczyć. Dobrze, walkę Borysa z Zawadą omijam, ale oczywiście wygra Borys, no nie ukrywajmy. Dobrze, ale jedziemy dalej. Mariusz Pudzianowski, Paweł Nastolia. Ja dzisiaj wszystkich wywiadach pytam o to, kto wygra w tej walce, bo jest to walka, na którą bardzo długo czekaliśmy. Teraz jakie jest wasze zdanie na temat tej walki? Myślę, że Paweł Nastolia. Ze względu na szacunek, ale też chyba umiejętności. Wydaje mi się, że w parterze jest dużo mocniejszy. I siłowo wcale nie będzie odstawał od Mariusza. Dobra, i trener?
Ja mam jakieś swoje zdanie na ten temat, ale nie chciałbym się wypowiadać z racji tego, że to jest dwóch mistrzów. Wiadomo, że jeden jest w jednej płaszczyźnie, czyli w strongmanach, drugi mistrz olimpijski w judo. Dlatego swoją opinię po prostu zostawię dla siebie, a ogólnie 50 na 50. Dobrze, no oczywiście też wiadomo, że łączy trenera z oboma zawodnikami dość długa historia, także zrozumiała jest taka odpowiedź. No to przechodzimy do finałowej walki. Mamed Khalidow kontra Brett Cooper. No to nie podlega to chyba dyskusji, że walka nie wyjdzie poza pierwszą rundę i Mamed spokojnie zrobi to, co, do czego nas wszystkich przyzwyczaił i po prostu podda Bretta Coopera, tak? Dobrze mówię? W pierwszej rundzie na pewno. Myślę, że mamy dosyć szybko, pewnie w 1/3 rundy. Myślałem, że chociaż Cooper jest trochę bardziej zbudowany. Dobrze, teraz my się zawsze bawimy się w taką zabawę, że przed galą w redakcji zawsze typujemy prawdopodobne poddanie wieczoru, walkę wieczoru i knockout wieczoru. Oczywiście, jeśli będzie w przypadku waszych zawodników, to możecie to, jeśli tak myślicie, to co, brakuje ci kogoś? To może, aha, tak. A kto co? Jak jest? Knockout. Tu coś będzie urwane. A tu? Jaka jest jeszcze jedna? No może być, no. No dobrze. Nie mówisz o swoich zawodnikach, więc... Ja nie powiedziałem, o kim mówię. Ach, nie powiedziałeś, o kim mówisz. Aha. To mam to już... na karce wskazać, co jest co? Nie, ja lepiej nie będę wskazywał. Ja lepiej nie. No już nasi czytelnicy i widzowie muszą się domyślić, co Raju wskazał, ale myślę, że po sugestiach można się tego domyślić. Ja bardzo Wam dziękuję za te typowanie. Mam nadzieję, że to jest szczególnie trenerowi. Oczywiście Raju jest bardzo mile widziany tutaj, ale trener to jest pierwszy wywiad, więc dlatego tak szczególnie. Mam nadzieję, że to będzie... początek wspaniałej współpracy, jeśli chodzi o wywiady nasze w Poznaniu, także bardzo raz jeszcze dziękuję. Miejmy nadzieję, że tak będzie, ale nie, nic nie obiecujemy. Co mówić? No odnieś się jakoś. Do tego? No nie, dobrze, żartuję. A jeszcze jeśli mogę Was prosić, to zaproście jakoś widzów na jutrzejszą galę. Zapraszamy jutro na galę KSW. Będą wspaniałe walki, na pewno my jako Anko Zapasy jesteśmy dobrze przygotowani. I mam nadzieję, że damy dobre walki i zapraszamy wszystkich. Ja się do tego dołączam, rozpiska mi się podoba, ale tak pewnie znowu nie zobaczę żadnej walki. Będziemy oglądać wieczorem razem z UFC. Dobrze, ja tu demoluję sobie notesik, także już dziękuję bardzo.